Dzień dobry. Na dzisiejsze spotkanie przygotowałam książkę pod tytułem Świąteczne życzenie, której autorką jest Katrin Randel. W dniu Wigilii chłopiec o imieniu Teodor zauważa za oknem spadającą gwiazdę. Wtedy zamyka oczy i na głos wypowiada życzenie. Nie chcę być już samotny. Chciałbym mieć też kogoś, z kim mógłbym się pobawić. Jego rodzice mimo świąt pójdą do pracy, a on natomiast zostanie z opiekunką. A chciałby mieć przy sobie najbliższych. Mimo wszystko w tę wigilijną noc zaczynają dziać się rzeczy niezwykłe. Wszystko to za sprawą spadającej gwiazdy, która ma moc spełniania marzeń i zamienia życie całej rodziny i nie tylko. Ale nasuwa się pytanie, czy to na pewno zasługa tylko spadającej gwiazdy? Świąteczne szczęście jest to pięknie ilustrowana opowieść w świątecznym nastroju. Ta książka udowadnia, że wiele marzeń może się spełnić. Wystarczy, że uwierzymy w to całym sercem. Jeżeli ktoś jeszcze się zastanawia nad prezentem pod choinkę dla dziecka, jak najbardziej polecam tę magiczną książkę. Za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję.